Ale być może niewiele osób wie, że mnóstwo zgłoszeń UFO pochodzi ze Szkocji, czyli właśnie z kraju, w którym ja mieszkam. Tak naprawdę właśnie jak zrobiono wywiad z tymi mieszkańcami, to większość z nich, ponad 50%, twierdzi, że przynajmniej jeden raz w swoim życiu obserwowała jakieś zjawisko UFO. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w niedzielę. Skoro dzisiaj jest niedziela, to jest dzisiaj podcast, ponieważ dla moich stałych widzów, moim stałym widzom nie muszę zapewne przypominać, że w weekendy są zawsze podcasty, czyli w sobotę i niedzielę będę Wam serwować podcasty. Natomiast dla osób, które powiedzmy po raz pierwszy pojawiły się na tym kanale lub nie są regularnymi widzami, to oczywiście bardzo Was zachęcam do subskrypcji i do naciśnięcia tego dzwoneczka. No, dzięki temu YouTube będzie Was powiadomiał o każdym nowym filmie i bardzo Was o to proszę, o subskrypcję, o naciśnięcie tego dzwoneczka oraz o komentowanie i lajkowanie każdego filmu. No bo dzięki temu będę mógł jakby dla Was jeszcze więcej nagrywać dla większej publiczności. Moi drodzy, tak zwane UFO pojawia się na niebie niemal nad każdym krajem na świecie, ale są kraje i są miejsca, gdzie tych obserwacji UFO jest zdecydowanie więcej. Jeszcze chciałem tutaj do UFO nawiązać, bo powiedziałem, że jest to coś niezidentyfikowanego na niebie, coś, czego nie zdefiniowaliśmy, ale niekoniecznie musi być to właśnie, niekoniecznie muszą być to kosmici. Natomiast zarówno badacze UFO, jak i niektórzy naukowcy, jak i wojsko generalnie też biorą pod uwagę możliwość kontaktu jakiejś cywilizacji pozaziemskiej. Ja wiem, że na dzień dzisiejszy oficjalnie nikt nie odkrył życia poza planetą Ziemia. Nie odkryto nawet prymitywnego życia, a co dopiero życie zaawansowane. Ale oczywiście to, że nie odkryto śladów życia poza naszą planetą, to nie oznacza, że odrzuca się możliwość istnienia życia poza Ziemią. Jak najbardziej nie odrzuca się takiej ewentualności i potwierdzeniem na to są różne instytucje badawcze, naukowcy i nawet fundusze płynące od rządu na badanie takich zjawisk, na poszukiwanie życia pozaziemskiego, choćby nawet słynny program SETI. Jest to program, który właśnie zajmuje się bodajże od lat 60. poszukiwaniem życia pozaziemskiego, i program SETI to jest program, który został jakby w 100% skierowany na poszukiwanie życia poza Ziemią. Dlaczego to mówię w 100%? Ponieważ przykładowo Agencja Kosmiczna NASA jest to agencja, która jakby została powołana do badania ogólnie Układu Słonecznego, do badania kosmosu, do badania galaktyki, ale niekoniecznie pod kątem poszukiwania w niej życia. Natomiast program SETI to program, który konkretnie poszukuje sygnałów płynących z poza naszej planety, nawet spoza naszego Układu Słonecznego, sygnałów, które mogłyby być sygnałami sztucznymi, czyli sygnałami nie pochodzącymi z gwiazdy, czy z jakiejś komety, asteroidy, czy po prostu z przestrzeni kosmicznej.
A więc, moi drodzy, jest to temat poważny i dlatego termin UFO dotyczy również, no mówiąc UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, mówimy także o ewentualności cywilizacji z innej planety na przykład. Moi drodzy, no jeżeli się nie interesujecie tym tematem, to właśnie po to był ten właśnie wykład trwający parę minut przed chwilą. Dla osób właśnie, które tutaj trafiły, a nie interesowały się tym tematem, chciałem po prostu wam, tym osobom, przybliżyć tematykę UFO, abyście mogli na to spojrzeć być może troszkę pod innym kątem i aby was zainteresować historią, którą wam teraz opowiem. Moi drodzy, badania UFO przede wszystkim skupiają się nad Stanami Zjednoczonymi. No przede wszystkim mówi się o pojawianiu się UFO na niebie nad Stanami Zjednoczonymi. Najwięcej jakby informacji na ten temat jest, najwięcej doniesień jakby jest. No i prawdopodobnie tak jakby Stany Zjednoczone, że tak powiem, stały się jakby słynne, jeśli chodzi o poszukiwanie UFO, o badania prowadzone w kierunku poszukiwania cywilizacji pozaziemskiej. Być może wynika to z incydentu w Roswell, który miał miejsce w 1947 roku właśnie w Stanach Zjednoczonych. No konkretnie nie był to, ten incydent nie wyjaśnił się w Roswell, tylko niedaleko Roswell, ale nazwano to incydent w Roswell, ale nie będę w tym momencie zagłębiać się w to, bo nie o tym chciałem mówić. I być może od tego momentu tak naprawdę te badania nad UFO ruszyły pełną parą i być może dlatego właśnie Stany Zjednoczone się tak kojarzą ze zjawiskami UFO. Natomiast być może nie będę tutaj jakby występować jak jakoś ktoś, kto posiada tą informację na 100%, ale być może niewiele osób wie, że mnóstwo zgłoszeń UFO pochodzi ze Szkocji, czyli właśnie z kraju, w którym ja mieszkam. No ja, kiedy dowiedziałem się o tym, było to już jakiś czas temu, to tak naprawdę byłem zaskoczony, że w Szkocji tak dużo jest obserwacji UFO i powiem szczerze, że byłem, no byłem naprawdę zaskoczony. Są nawet takie sugestie, że prawdopodobnie w Szkocji jest najwięcej obserwacji UFO na całym świecie. Notuje się około 300 obserwacji rocznie, więc jest to naprawdę ogromna ilość. To jest prawie jedna obserwacja UFO dziennie i co najważniejsze, te obserwacje zajmują mały obszar nieba nad Szkocją, a konkretnie jest to tak zwany trójkąt Falkirk. Falkirk jest to małe miasteczko niedaleko Edynburga, raptem położone od Edynburga może 30 mil, coś takiego, około 45-50 kilometrów. A więc można powiedzieć, że jest to miasteczko niedaleko Edynburga i niedaleko Glasgow. Tak naprawdę jest to miasteczko położone mniej więcej w połowie drogi Edynburga do Glasgow, czy Glasgow do Edynburga. Dlaczego tutaj mówimy o trójkącie Falkirk? Ponieważ jeżeli byśmy połączyli liniami Glasgow z Falkirk, gdybyśmy połączyli północno-wschodnią część Glasgow z południowo-zachodnią część Falkirk, później połączymy wschodnią część Falkirk z północno-zachodnią częścią Edynburga i następnie południową część Edynburga z południową częścią Glasgow, powstaje nam trójkąt. Dlatego nazywamy to trójkąt Falkirk. Dlaczego nie trójkąt Edinburgh, dlaczego nie trójkąt Glasgow, tego nie wiem, ale domyślam się, że dlatego, że właśnie to w okolicach Falkirk, a konkretnie w Bonny Bridge, jest to mała wioska tak naprawdę niedaleko Falkirk, jest właśnie najwięcej tych obserwacji UFO. Właśnie w tym rejonie jest najwięcej obserwacji UFO w tym całym trójkącie. No ale jeżeli weźmiemy też pod uwagę, że
Czy Falkirk jest tym wierzchołkiem tego trójkąta i położonym w środku pomiędzy tymi dwoma dużymi miastami, Edynburg, Glasgow, to miałoby to też sens takie nazewnictwo utrzymać. Moi drodzy, no i właśnie najwięcej tych widzeń UFO jest w Bonny Bridge, czyli malutkie miasteczko, dosłownie prowincja niedaleko Falkirk. Ale generalnie w całym tym trójkącie są obserwacje UFO, również w samych miastach, takich jak Edynburg czy Glasgow. I jedno z najsłynniejszych, najbardziej opisanych i najbardziej jakby zaskakujących obserwacji UFO jest to, było koło Livingston. No, Livingston, muszę przypomnieć, że jest to miasto, no jest to też miasteczko tak naprawdę, może troszkę więcej niż miasteczko, położone niedaleko Edynburga, oddalone raptem około 30, może 25-30 kilometrów od Edynburga. Leży tak jakby w tym trójkącie, no nie można tu powiedzieć, że jest jakby częścią trójkąta, bo byśmy już mieli cztery boki, więc nie byłby to trójkąt, ale leży na tej prostopadłej linii łączącej Glasgow z Edynburg. I Falkirkowi przypisuje się tą nazwę trójkąt Falkirk, ponieważ tak jak wspomniałem, w tych okolicach jest najwięcej tych obserwacji, natomiast tak naprawdę najsłynniejsza obserwacja miała miejsce w Livingston. I o tym bym chciał dzisiaj, moi drodzy, opowiedzieć. Moi drodzy, no muszę tu wspomnieć, no bo ponieważ jest to podcast, który dotyczy prawdziwych historii, prawdziwych zdarzeń, nie są to teorie spiskowe, to muszę tu od razu powiedzieć, że Szkocja ma duży udział w bazach wojskowych, dlatego wiele osób automatycznie zaczęło uważać, że te obserwacje UFO w tym trójkącie no po prostu pochodzą z testów samolotów wojskowych. Takie testy są w nocy prowadzone z całą pewnością przez wojsko, więc tak wiele osób uważa. Natomiast jest dużo dziwnych zjawisk, znaków i właśnie sytuacji, wydarzeń, które jakby wykluczały testy wojskowe, moi drodzy. A więc no tutaj chciałem teraz jeszcze raz przeskoczyć do tego Falkirk i do tego malutkiego miasteczka Bonny Bridge, czyli tak naprawdę to jest wioska Bonny Bridge koło Falkirk, bo w tym miejscu, jak już podkreślałem, jest najwięcej obserwacji UFO. Najwięcej obserwacji UFO jest właśnie tak jakby w tym małym miasteczku. I no, większość mieszkańców właśnie tego małego miasteczka Bonny Bridge tak naprawdę właśnie jak zrobiono wywiad z tymi mieszkańcami, to większość z nich, ponad 50%, twierdzi, że przynajmniej jeden raz w swoim życiu obserwowała jakieś zjawisko UFO, widziała jakiś niezidentyfikowany obiekt latający. Jedna z pierwszych zarejestrowanych obserwacji na tym obszarze miała miejsce już kilkadziesiąt lat temu i szczerze mówiąc nie wiem w którym roku, przyznam wam się szczerze, ponieważ próbowałem znaleźć informacje na ten temat, w którym roku oficjalnie zanotowano pierwszą obserwację. No niestety nie znalazłem informacji na ten temat, ale było to w latach 70. Jedynie tyle mi się udało znaleźć, że było to w latach 70., a więc już jakiś czas temu. No i drodzy, i teraz właśnie opowiem o tym najsłynniejszym przypadku obserwacji UFO w trójkącie Falkirk i przenosimy się właśnie do Livingston, chociaż tak jak mówiłem, Livingston nie jest to miejsce, gdzie najwięcej obserwacji UFO zanotowano, ale znowu w Livingston zanotowano jakby takie najsłynniejsze, najlepiej opisane zjawisko obserwacji UFO. Moi drodzy, zdarzyło się to w 1979 roku. Robotnik leśny o nazwisku Robert Taylor
doniósł, że widział, ja tu cytuję jego słowa, statek kosmiczny obcych w lesie w pobliżu Livingston. No Livingston to jest właśnie to miasteczko, o którym wam teraz właśnie mówię, gdzie była ta najsłynniejsza obserwacja. Mamy tam las i właśnie robotnik leśny, który tam pracował, zauważył statek kosmiczny, tak jak on właśnie to relacjonował. Incydent ten miał miejsce dokładnie w Detchmond Woods. Jest to taki park i taka ciekawostka przy okazji, że teraz jest specjalny taki szlak Detchmond Woods Trail, gdzie można przejść tym szlakiem i jakby na tym szlaku były obserwowane UFO, więc każdy z was, kto mieszka w Szkocji albo przyjedzie do Szkocji, to polecam jakby przejść tym szlakiem. Jest to Detchmond Woods Trail. Moi drodzy, jest to o tyle niezwykły przypadek, ponieważ został on oficjalnie zbadany przez policję i różnych badaczy UFO. No i właśnie tu należy podkreślić, że został zbadany przez policję, nie został zignorowany i zgłoszenie nie zostało w żadnym wypadku zignorowane. Moi drodzy, pan Taylor, Robert Taylor, czyli właśnie ten pracownik leśny, opowiadał, że podczas pracy 9 listopada 1979 roku, podczas pracy w tym lesie oczywiście, zauważył, on to określił, że mniej więcej 30-metrowy obiekt w kształcie kopuły, koła, tak to określał, na polanie w lesie, właśnie w tym lesie, w którym pracował. Opowiadał, że z tego statku kosmicznego, ja to będę nazwał statek kosmiczny, będzie mi łatwiej, że tak powiem, opowiadać wam. Opowiadał, że z tego statku kosmicznego jakby wytoczyły się dwie kule z kolcami w jego kierunku, którego jakby złapały za nogi. Złapały za nogi, mu o to chodziło, że te kule miały jakby jakieś kolce i jedna kula jakby wbiła jeden kolec w jego spodnie, nie w jego nogę, tylko w jego spodnie, jakby przebiła materiał jego spodni tym kolcem i druga kula zrobiła to samo z drugą nogawką. I po tym, jak to się stało, pan Taylor twierdzi, że zemdlał i obudził się 20 minut później. Zapytany, oczywiście jest to możliwe, że wie, że obudził się te 20 minut później, ponieważ miał zegarek, mógł oczywiście wcześniej spojrzeć na zegarek, automatycznie zapamiętać tą godzinę i później po obudzeniu się mógł też odruchowo spojrzeć na zegarek. Nie będę tego analizować, bo to już jest psychologia, ale generalnie osoby noszące zegarek na ręce mają taki odruch spoglądania chyba tak naprawdę co chwilę. Przynajmniej ja to obserwuję u siebie, u swoich znajomych. Jeżeli ktoś ma zegarek, to spogląda na ten zegarek dość często. To samo robimy przecież z telefonami komórkowymi. Pan Taylor, czyli właśnie ten pracownik leśny, zmarł w 2007 roku, a więc tak naprawdę kilkadziesiąt lat żył z tą świadomością, z tą niewyjaśnioną historią, ponieważ ta historia nigdy nie została wyjaśniona i nie wiadomo, czy zostanie kiedykolwiek wyjaśniona. Natomiast warto tu wspomnieć, że był to człowiek wiarygodny, jak określali go jego znajomi, mieszkańcy okolicy, w której mieszkał, ludzie tacy jak ksiądz, ludzie tacy jak jacyś radni tego miasteczka, wszyscy go określali jako człowieka wiarygodnego. Był on bohaterem wojennym, człowiekiem, który przeżył coś, był człowiekiem szczerym, nie pił alkoholu, nie brał narkotyków, nie miał żadnych chorób psychicznych, żadnych historii chorób psychicznych w rodzinie, a więc jego wiarygodność zdawała być się bardzo duża. Pan Taylor, Robert Taylor, opowiadał policji, że stało się to gdzieś około godziny 10:30,
wieczorem, stało się to około godziny 10:30 wieczorem, kiedy sprawdzał ogrodzenia i bramy właśnie w tym lesie, w tym Detchmond Woods, przepraszam. A z drugiej strony nie jestem tutaj pewien, czy to była godzina 10:30 wieczorem, czy 10:30 rano. Przepraszam, powiedziałem wieczorem, ale na ten temat też nie znalazłem informacji, ponieważ zapewne wiecie, że w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych nie mamy godziny 22, mamy 10 a.m. lub 10 p.m. I tutaj w źródłach, w których poszukiwałem, nie znalazłem właśnie tego symbolicznego znaczka a.m. i p.m. W związku z tym nie jestem pewien, jaka to była pora dnia, czy to była 10:30 rano, czy 10:30 wieczorem. Pan Taylor, tak jak już wspomniałem, opowiadał, że właśnie te kule z tymi kolcami, one wyszczeliły i potoczyły się w kierunku niego. On tu czuł wtedy silny zapach spalenizny, jeszcze dodał, zanim wbiły się tam w nogawki jego spodni. Kiedy ocknął się po tych 20 minutach, opowiada dalej, no nic już nie było, nie było tych statków kosmicznych, nie było tych kul, natomiast zauważył jakieś głębokie, regularne ślady na ziemi, jakieś wypalone ślady. Kiedy się podniósł, poszedł do swojego samochodu, był bardzo, ale to bardzo wstrząśnięty, był do tego stopnia wstrząśnięty. No oczywiście, jeżeli przeżył coś takiego, czego nie umiał wyjaśnić, to ja jak najbardziej rozumiem, że musiał być wstrząśnięty, dlatego no, miał wypadek, tak? Miał wypadek, wjechał tą swoją furgonetką, samochodem, furgonetką. Tutaj też jest niezgodność, no, furgonetka, samochód może być samochodem osobowym i to jest też takie ogólne określenie, natomiast w innych źródłach spotkałem się, że to była furgonetka, czyli coś w rodzaju jakiegoś samochodu służącego mu do pracy. Wjechał w każdym razie tym samochodem do rowu, no niestety nic, przepraszam, no niestety no wjechał do rowu, ale na szczęście nic mu się nie stało, więc wyszedł z tego samochodu, otrząsnął się i w takim oszołomionym stanie poszedł do swojego domu. Kiedy dotarł do swojego domu, oczywiście od razu opowiedział całą sytuację swojej żonie Mary. Powiedział, że został zaatakowany przez coś, co można nazwać statkiem kosmicznym. No, pan Robert Taylor był w okropnym stanie, więc wezwano zarówno lekarza, jak i wezwano policję. Policja dość od razu zareagowała i nawet w tym samym dniu, tak naprawdę po kilku godzinach, wyruszyli na tą polanę, a więc w tym momencie już można tutaj powiedzieć, że skoro policja wzięła tą sprawę poważnie, więc no jakby na samym początku nie podejrzewali pana Roberta Taylora o jakieś zmyślanie, o jakąś po prostu wybujałą wyobraźnię, tylko wzięli jego zeznania poważnie. Owszem, prawdopodobnie nie kierowali się tym, że znajdą jakichś kosmitów czy ślady po jakichś statkach kosmicznych, natomiast to jest jakby kolejne potwierdzenie to, co wcześniej mówiłem, że pan Taylor był człowiekiem szanowanym i pan Taylor był człowiekiem poważanym. Sprawą zajmował się detektyw o nazwisku Ian Work. Był to śledczy, który właśnie jakby najbardziej się zaangażował w to zjawisko. Później, po tym całym jakby oględzinach miejsca zdarzenia, detektyw Ian Work powiedział telewizji BBC, no to zapewne wiecie, że to jest taka duża telewizja brytyjska, że zastał tam jakieś dziwne ślady, jak on to określał. Było tam 32 otwory. Każdy z otworów miał mniej więcej 3,5 do 4 cali średnicy, więc no, było to w okolicach 12-15 cm. 32 otwory o średnicy około 12-15 cm i każdy mniej więcej miał taką samą średnicę.
Oprócz tych śladów, to były ślady jakby wygniecenia na trawie, wygniecenia na ziemi też, a więc już później detektyw relacjonował i eksperci też to potwierdzali, że aby wygnieść takie ślady na trawie i na ziemi, tam na kilka centymetrów w głąb, to musiał tam jakby wylądować albo musiał się tam pojawić. No trudno mi to teraz mi określić. Oni też sami nie wiedzieli, jak to określić, no bo mówiąc wylądować, od razu jakby przyznawali, że coś lądowało, a nie było wiadomo na ten moment i nie jest wiadomo nawet na dzień dzisiejszy, w jaki sposób te ślady się pojawiły, a więc nie możemy tu powiedzieć, że coś wylądowało, czy coś spadło, czy coś po prostu osiadło. No ciężko jest po prostu, rozumiecie, określić to. No poza tymi kulistymi śladami znaleziono jeszcze ślady, jakie są pozostawiane przez buldożery, ale to jest, no i tutaj można by już powiedzieć, że znaleziono wyjaśnienie tej zagadki, wjechał jakiś buldożer i coś tam robił i tak dalej i doszło do całego tego zdarzenia. Jednak te ślady po tym buldożerze, moi drodzy, pojawiły się tak jakby też nagle. One się po prostu urywały. Nie było jakby śladów dojechania tego buldożera do miejsca zdarzenia i odjechania. Były tylko i wyłącznie w jednym konkretnym miejscu, czyli to wszystko tak wyglądało, jakby dosłownie ten buldożer został spuszczony z nieba, nie wiem, przywieziony helikopterem czy jakimś innym powietrznym transportowcem. Tak to właśnie tłumaczono i tak to wygląda. Moi drodzy, w oficjalnym raporcie, inny policjant, inny śledczy, który się tym zajmował, policjant o nazwisku William Douglas, napisał, że no, nie ma racjonalnego wyjaśnienia tych znaków, ponieważ na pewno stał tam obiekt o wadze kilku ton, co potwierdzili eksperci, a nie było śladów, że ten obiekt tam przyjechał lub później został odholowany, odjechał. Jedyne wytłumaczenie mógł być helikopter. Natomiast no, tutaj też jest bardzo dyskusyjne, ponieważ no, jaki by musiał być to helikopter, który by przyniósł jakąś maszynę, urządzenie o wadze kilka ton. No, taki helikopter musiałby być gdzieś, lot takiego helikoptera musiał być gdzieś zanotowany, zarchiwizowany i na te czasy, szczerze mówiąc, nikt tak naprawdę nie określił, czy w tamtych czasach wojsko na przykład dysponowało helikopterami, które mają tak dużą nośność. Prawdopodobnie nie, mi też nie udało się znaleźć informacji na ten temat, czy w tamtych czasach takie helikoptery były, ale nie ma też jakby dowodów, że były, nie ma dowodów, jakby nie były, więc to jest taka troszkę zagmatwana sprawa. No więc tak jak mówiłem, policjant William Douglas napisał, nie ma racjonalnego wyjaśnienia tych znaków. Moi drodzy, no spodnie pana Taylora, teraz wrócę do pana Taylora, do jakby oględzin pana Taylora. Spodnie pana Taylora były faktycznie potargane, tak jakby coś przebiło jego nogawki i tam na parę centymetrów roztargało te nogawki i te spodnie zostały zabrane do analizy, no jednak w tych czasach jeszcze nie dysponowano technikami badań genetycznych, technikami DNA, więc no tak naprawdę analiza tych uszkodzeń koncentrowała się tylko no właśnie na samych uszkodzeniach, taka wizualna analiza. No policja w raporcie po analizie tych uszkodzeń w spodniach jednoznacznie napisała, że spodnie zostały na pewno uszkodzone przez coś, co zaczepiło się o nogawki i podniosło pana Taylora do góry, czyli coś się zaczepiło o nogawki i podnosząc go do góry rozdarło mu te nogawki. To udało się ustalić właśnie dzięki badaczom.
Ciekawostką jest, że te spodnie, że spodnie pana Taylora są teraz w rękach, nie wiem czy do dzisiaj, ale w każdym razie trafiły do rąk Malcolma Robinsona. No jest to taki dość znany badacz UFO, który no bada takie przypadki, szczególnie właśnie począwszy od tego zdarzenia. Dla osób interesujących się tematyką UFO, być może nazwisko pana Malcolma Robinsona jest znane. Moi drodzy, pan Robinson, czyli właśnie ten badacz, wygłosił wykłady na temat tego incydentu tam w Detchmont Woods prawie na całym świecie i zarówno napisał też książkę nawet na ten temat. No i zarówno badacze UFO, jak i entuzjaści niewyjaśnionych zjawisk obserwacji UFO uznali, że jest to jeden z najbardziej niesamowitych przypadków na całym świecie i na dzień dzisiejszy uważa się, że właśnie ten incydent w Detchmont Woods, czyli tutaj właśnie w Szkocji, niedaleko Edynburga. Przypominam, że Detchmont Woods jest to las koło Livingston. Że ten przypadek jest jednym z najbardziej niesamowitych i niewyjaśnionych przypadków obserwacji UFO na świecie. Na dzień dzisiejszy jest właśnie tak, na dzień dzisiejszy taka opinia jest. Oczywiście, no jak przy każdym obserwacji UFO, przy każdej obserwacji UFO, także i tutaj pojawiło się wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. No, między innymi są takie teorie, że pan Detchmont, przepraszam, pan Robert Taylor miał halucynację. No jednak, no można by to oczywiście wziąć pod uwagę, ponieważ w tym lesie rosną tak zwane halucynogenne jagody i to jest faktem, że takie jagody są w tym lesie, więc no można by wziąć pod uwagę, że pan Taylor zjadł te jagody, no nie, być może niecelowo, być może nie wiedząc i miał halucynację, jednak to wyjaśnienie nie wyjaśnia tych śladów, które zostały znalezione i udokumentowane. Są również teorie dotyczące tak zwanej błyskawic kulistych, że była tam burza, jakieś błyskawice kuliste. No to też jest ciekawe zjawisko, o tym też nagram kiedyś odcinek. Błyskawice kuliste tam uderzały i pozostawały te ślady, no ale potargane spodnie. I generalnie błyskawice by raczej zostawiły wypalone ślady, wyraźnie wypalone. Myślę, że eksperci nie mieliby wątpliwości, aby odróżnić jakby ugniecenie od wypalenia. Również spróbowano tutaj tłumaczyć jakąś aktywnością planety Wenus. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jaki sposób aktywność planety Wenus miałaby wpływać na, no może by mogła wpływać na ludzkie zachowania, jak najbardziej, ponieważ od dawna wiadomo, że planety wpływają na zachowanie życia ziemskiego. Natomiast w jaki sposób by powstały te wygniecenia, te kule i te ślady buldożera i potargane spodnie, tego oczywiście nikt nie wie. Znalazło się też oczywiście medyczne wyjaśnienie tego zjawiska. Mówiono tutaj o napadzie padaczkowym, którego pan Taylor mógł dostać. No, nie było, w każdym razie nie, pan Taylor nie miał historii napadów padaczkowych, więc to była tylko teoria i niepotwierdzona oczywiście teoria. Także naprawdę to próbowano też doszukiwać się chorób psychicznych u pana Taylora, jednak żona pana Taylora, Mary, oficjalnie powiedziała, że pan Taylor nie miał żadnej historii choroby psychicznych w swojej rodzinie i oczywiście dostarczono taką dokumentację, która to potwierdziła, więc no to jakby z miejsca wykluczono. Moi drodzy, śledczy, czyli ten pierwszy detektyw Ian Ward, o którym wspominałem, pierwszy detektyw, który pojawił się na miejscu zdarzenia,
powiedział, że nie godzi się z teorią o ataku epilepsji i nie godzi się również z teorią o wystąpieniu jakichś zaburzeń psychicznych, ponieważ no, nic to nie wyjaśnia śladów, które pozostały na miejscu zdarzenia, i podkreślam, te ślady są udokumentowane, więc te ślady na pewno się pojawiły. Więc nawet biorąc pod uwagę, kontynuował detektyw Ian Work, że pan Robert Taylor miał napad padaczkowy lub jakieś urojenia psychiczne, to nadal nic nie wyjaśnia, nic nie tłumaczy śladów, które się tam pojawiły. Niemożliwe jest, żeby jeden człowiek pozostawił takie ślady. Musiałby mieć do dyspozycji jakieś maszyny, a gdyby miał takie maszyny do dyspozycji, musiałyby być ślady przyjechania tymi maszynami i odjechania. A więc, moi drodzy, jest to jedna z najbardziej niewyjaśnionych zagadek obserwacji UFO i zdarzeń właśnie takich powiązanych z UFO w Wielkiej Brytanii, a może i na całym świecie. No, jest to na pewno jedna z najbardziej niewyjaśnionych, z najbardziej ciekawych obserwacji UFO na całym świecie. Są też inne, ale jeżeli Wam się będzie podobała ta tematyka, to ja bardzo, bardzo chętnie, oczywiście znajdę więcej informacji na temat różnych zjawisk obserwacji UFO i bardzo chętnie się z Wami podzielę. Moi drodzy, no, będę już zmierzał do końca, ponieważ na ten temat tyle zostało powiedziane. Mi nie udało się znaleźć więcej informacji na ten temat. Ja bym chciał, abyście wy się wypowiedzieli, co sądzicie nie tylko na temat tego zdarzenia, ale w ogóle na temat tak zwanych obserwacji UFO. Czy uważacie, że jakaś cywilizacja, która mieszka na innej planecie, odwiedza nas, czy jednak wszystko da się tutaj wyjaśnić jakby przyziemnie, tak? Jakby w taki sposób prosty. No a więc bardzo Was proszę o opinię na ten temat. Czy kosmici naprawdę nas odwiedzają? Czy w ogóle istnieje życie poza ziemią? A jeżeli istnieje, to czy nas odwiedzają i czy w ten sposób się kontaktują? Moi drodzy, ja bym tu chciał wtrącić jeszcze na koniec swoją opinię. Po pierwsze, nie należy wykluczać niczego, co nie zostało jakby odrzucone poprzez niezbite dowody. Tak samo nie należy wierzyć we wszystko i nie należy przyjmować wszystkiego, co nie zostało w 100% potwierdzone. Są obserwacje UFO, co do tego nie ma wątpliwości. Są obserwacje niewyjaśnionych obiektów latających na naszym niebie. Większość tych obserwacji da się wyjaśnić i wyjaśnia się większość tych obserwacji. Natomiast nadal pozostaje setki, a nawet tysiące rocznie na świecie łącznie obserwacji UFO, które no, w żaden sposób nie zostały wyjaśnione, a są udokumentowane, czyli są dowody na to, że coś tam się pojawiło i pozostawiło jakieś dziwne ślady i jakieś dziwne, powiedzmy, znaki nawet na ciele ludzi zaangażowanych w te wydarzenia. No, moim zdaniem nie możemy na pewno odrzucić możliwości życia poza naszą planetą, ale to jest oczywiście temat na inny odcinek, bo tutaj naprawdę można bardzo dużo na ten temat gadać. W każdym razie tyle tylko wspomnę, że są jakby realne przesłanki, są nawet obliczenia matematyczne, są badania fizyczne, które co prawda nie udowadniają życia poza naszą planetą, ale dowodzą, że takie prawdopodobieństwo jest bardzo duże. Bardzo duże. Moje jakby zastrzeżenie jest do tego takie, że no nie do końca mi się chce wierzyć, żeby UFO, czyli zaawansowana cywilizacja, która hipotetycznie odwiedzałaby naszą Ziemię, żeby robiła taką wtopę i pozostawiała po sobie jakieś ślady. No jeżeli by chcieli być przez nas zauważeni, jeżeli chcieliby się skontaktować z naszą cywilizacją, to zrobiliby to w sposób oficjalny, a nie robiliby takich podchodów typu zostawianie jakichś śladów na polanie czy na ciele jakiegoś człowieka.
dlatego jakby nie do końca daje wiarę, że te wszystkie obserwacje UFO dotyczą faktycznie pozaziemskiej cywilizacji. Aczkolwiek mogę być w błędzie, być może wyjaśnieniem tego być, no jeżeli przyjmiemy hipotezę, że istnieje cywilizacja pozaziemska, to być może wyjaśnieniem tego jakby nieudolnego, no bo to nazwijmy, że to jest nieudolny kontakt z nami. No, jeżeli my, Ziemianie, chcielibyśmy robić jakieś eksperymenty na niżej zaawansowanej cywilizacji, no to raczej byśmy nie zostawiali śladu swojej obecności, no bo skoro nie chcielibyśmy się im pokazać, no to byśmy jakby zacierali zawsze po sobie ślady. No skoro do tej pory nie mamy jakby dowodów na istnienie cywilizacji pozaziemskiej, a przyjmiemy hipotezę, że ta cywilizacja faktycznie gdzieś tam istnieje poza naszą planetą, to oznaczałoby to, że nie chcą się nam pokazać, więc dlaczego nagle by robili takie wtopy, pojawiali się gdzieś na Ziemi, pozostawiali ślady po sobie, no to albo się chcą nam pokazać, albo nie chcą się nam pokazać. Dlatego można by tu ewentualnie wziąć pod uwagę hipotezę taką, że jest to cywilizacja, która jest zaawansowana i która nam chce się pokazać, ale nie wiedzą być może, jak się z nami skontaktować, ponieważ, mówiąc w cudzysłowie, nadajemy na innych falach, w cudzysłowie i dosłownie można tak powiedzieć, nadajemy na innych falach i być może jakoś w ten sposób chcą nam zasugerować swoją obecność w kosmosie, być może również w Układzie Słonecznym, czy tam naszej galaktyce. Moi drodzy, rozważać na ten temat można godzinami, miesiącami i latami, ale dopóki nie dostaniemy w swoje ręce, my jako Ziemianie, oczywistych dowodów, to tak naprawdę takie sytuacje i takie wydarzenia jak to w Dedmond Woods pozostaną do końca niewyjaśnione. Jak mówiłem, nie mamy dowodów na to, co się stało w Dedmond Woods. Ja osobiście nie mam do końca własnego zdania, tak naprawdę nie mam własnego zdania, bo ciężko jest jakby się określić, skoro nie ma żadnych dowodów. Jedyne, co pozostaje mi to wierzyć w to, że to się kiedyś wyjaśni, tak jak wiele podobnych zjawisk kiedyś się wyjaśni. No, nie ma wątpliwości, że jest to dziwna historia, która zdarzyła się naprawdę. Ślady, które pozostały, są udokumentowane, więc pozostaje tylko odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli ktoś mnie zapyta, co tam się twoim zdaniem zdarzyło, to pozostaje mi odpowiedzieć na to pytanie: nie wiem, ale coś tajemniczego. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie. Życzę wam udanej niedzieli, jeżeli oglądacie to w niedzielę. Jeżeli nie w niedzielę, no to udanego każdego dnia. Dobrze, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!